Nagrywamy. Sonika czy The Blasta? Witajcie już w 8 odcinku. Zagrajmy w Sonic 3 The Blast. Freaky's Island, też po europejsku. Zaciskamy pasy i jedziemy, dlatego że nam już zostało niewiele w tej grze. Mamy tutaj coś nowego, czyli takie wiatraki. Sonic może się tak unosić fajnie. To już nie jest taki łatwy poziom. Zawiera on trochę skomplikowanych elementów. Właśnie tutaj macie. No właśnie, i spierdzieliłem. Jeszcze raz trzeba będzie zacząć od nowa. Fajnie, że tutaj od razu dali tarczę. Bo tak, to nie wiem, co by można było zrobić jeszcze. Tak dzisiaj patrzyłem w lodówce, robiąc sobie śniadanie. Tak patrzę sobie, kurde, okoń jest morski, nie? Bo my... Bo dzisiaj będzie, wiadomo, żarcie. O kurde! Nie, ja tak nie chcę przegrywać. Nie. Ja muszę mieć tą tarczę, do cholery. Spierdziele. I ten... jak to się nazywa? I tak sobie patrzę na tą rybę zamrożoną oczywiście. Kurde no. A wiecie co? Szkoda mi się jej zrobiło. Dlaczego? No bo kurde... Taka ładna rybka była sobie, a tutaj nagle musieli zrobić z nią... Nie wiem co. Lubię ryby. No chodź tutaj, ty głupia myszo. Patrzcie, nawet nie dojdzie tutaj. Aha, no spoko. Dobra, teraz uwaga. Pierdzielę to. Nie. Nie. Ptaszki, chodźcie tu. Wow. Jedziemy. Wow, jakie fajne. Jebiście. Nie, znowu to gówno, nie. Za głupia mysz. I kurde, ptasiora mi zranili. No jaka to jest hańba. Kurde mać. Nie. Czekajcie. Nie. No, wszędzie tych pułapek. Kurde, Sega, co ty robiłaś wtedy? Kreując grę, no co to ma być? Dobrze, że pamięć RAM nie jest taka wielka, bo gdybym, kurde... Jak teraz mam go zdobyć? W dupę, chodź tutaj. Znalazłeś się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. No jaki to jest przypał? Nie. W końcu. Mam wszystkie? Nie, 4. A, jeszcze tutaj jesteś. Dobra, fajnie. Spadam sobie stąd. Jak właśnie wczoraj patrzyłem japońską wersję Super Mario Bros. 2, powiem wam szczerze, że to jest bardzo trudna gra. Jedynie niczym się nie różni od jedynki, piosenkami, całym kodem właściwie gry, całym oprogramowaniem. Jedynie co jest troszeczkę inne, to czcionka gry, czcionka literek gry i jakieś tam niektóre usprawnienia, ale to wszystko, powiem wam szczerze. Tam jedynie jest bardzo zmienione, bardzo są tam zmienione poziomy. I poziom trudności jest tak horrendalny, że to się w pale nie mieści. Nawet uważa się, że tej gry nie stworzono po to, by przyszli ją Amerykanie, bo nawet by nie zrobili tego. Dosyć rasistowskie, nie? To dosyć ciekawe, bo... Nintendo jeszcze nigdy nie wpadło na taki pomysł, żeby obrażać od razu Amerykanów, nie? Że nie prześliby jej tej gry.
może też być tutaj odnośnik do Europejczyków. Zarąbiście. Teraz tak. Kurde, ja jestem w dupie. Dobra. Nie! Po prostu rozwal tego myszaka. Kurde. Dobra, spokojnie, spokojnie. Życie! Chcę dostać. Już. Dobra, tylko teraz tak, musimy rozwalić tą głupią rybę. Nie mówię tutaj o moim okoniu morskim w lodówce. Strasznie się zrobiło szkoda, tak na niego spojrzałem. Na jego taką mordkę. Jabłkę. Ja lubię ryby ogólnie. Lubię je jeść i lubię je mieć. Ale to nie znaczy, że lubię z nimi spać. Tak, możecie już mieć odnośnik do pewnej cutscenki z GTA Vice City. Tak, bo to... I czemu ja musiałem mówić? I dlaczego ja to musiałem mówić? To jest spoiler, przedwczesny, nawet nie robię tej gry jeszcze. Dobra, cicho, ja już nic nie mówiłem. Po prostu wiecie co, brak słów miejscami. Tu jest dopiero dezorientacja, co? Dobra, miło. Ui. Fajnie. Kurde. Nie, ja tak fajnie to ja nie chciałem. Piszecie, żebym robił tego Super Mario 64 dalej, ale to i tak nie ma sensu, no bo co by tam będziemy jeszcze robili? Co, żebym przechodził misje, które są dla mnie, powiem szczerze, nawet nieosiągalne, gdybym nawet je zrobił, one byłyby dla mnie wyręczeniem. Nie wiem co. Ja jeszcze na razie przemyślę tą sprawę, ale nie będę chyba kontynuować gry. Bo... Po prostu, no moim zdaniem nie opyla się. Nie opłaca się. Tyle co z nią przeszedłem, to... Nie wiem, jak to określić. Nie wiem, ja na razie będę myślał, czy warto kończyć Super Mario 64. Ja bym się skupił na razie na moich tutaj let's playach innych. Bym w końcu jak drugi odcinek Mafii 2 nakręcił. Już tak niektórzy wyczekują. Ale powiem wam szczerze, na święta chyba nie nakręcę żadnego odcinka z Mafii 2. Może po świętach da się nakręcić, jeszcze przed wyjazdem moim. Ale to powiem wam jeszcze kiedy indziej, kiedy będzie już taki bardziej odpowiedni czas. Bo ja wyjeżdżam, tak jak to zrobiłem rok temu. Więc spokojnie, jeszcze zobaczycie pewnie tutaj zakończenie tej gry w tym roku. Mam nadzieję, no bo kurde, ile można przychodzić. Tak, możecie mieć też pytania odnośnie San Andreas, kiedy będzie. Postaram się jutro zrobić odcinek. Jutro postaram się zrobić odcinek, bo tak dawno nie nagrywałem. Dla mnie też ten czas szybko leci. O, ten fioletowy sam do nas przychodzi. No nie! Kurde, idziesz. Sonic, nie! Wow! Idziesz. Fuck! Jest! Widzisz, wytrzymałeś. Próbę czasu! Co tu jest? Kolejny obestraniec. O nie, teraz to ja cię tak wpieprzę. Nie! Mam wszystko.
Nie wiem, idziemy tutaj? Cholerne 10 minut. Musiało się mi tutaj pojawić. Ale fajnie, ale fajnie. 250 punktów. 255. A może jeszcze cofniemy się na dół? Sprawdźmy sobie. Wróciłem się do początku. To nie. To lipa. Chociaż czekajcie, mogę się cofnąć na dół jeszcze, tam gdzie byłem wcześniej. Ej, nie! To nie, to ja już idę dalej. O, już będziemy mieli pierwszy akt zakończony. To był dosyć skomplikowany poziom, no niestety. Wow! Pięknie, widzicie, pierścienie dużo dają. Jak wpierniczam sobie kanapeczkę z serkiem, potem będę z kiełbasą jem. Znaczy z taką pokrojoną kiełbasą. Dosyć fajną. Nie! No myślałem, że mnie trafi. Dlaczego musi mnie trafić w takim nieodpowiednim momencie, gdy ja mówiłem o kiełbasie? To kiełbasa dobra jest. Chciałem jakiś żart powiedzieć, ale zapomniałem. Zapomniałem treści. No nie! Coś o Mikołaju tam było. Że coś tam w roku nie zostaniesz. W tym roku nie zostaniesz prezentów, bo coś tam. Nie pamiętam tego już. Znaczy zapomniałem. Może sobie przypomnę. Że coś tam w Bangkoku. I guzik dostaniesz w tym roku. Nie wiem. Co to było? A takie buty. Fajne. Nawet. Tu byłem. Sprawdźmy, co tutaj jest. Lecisz. Dobra. To jest kolejna... Kolejny świat, który mi się podoba i podoba mi się ta muzyczka. Tak, bo po prostu mi się podoba. Nie wiem, dobra, wiecie co, na razie cofniemy się. Tutaj dalej tam była winda. Oj, fajnie. Fajnie. To mnie odbija. O kurde, tego nie lubię. To jest moim zdaniem jedna z najgorszych rzeczy w tej grze. Nie można spaść. Jakiś dziwny dźwięk. Poruszający tego dziada. Nie. Nie. Wii! Ja pierdzielę! Nie, to mnie tutaj wysłało. To do dupy z tym. Nie, nie, znowu. Znowu. Nie, ja tak nie lubię. Więc uratowało mnie to, chociaż nie powinno. Kurde, idź tam. Piczko! Połowa. Przecież jak, wiecie, jak jest Wigilia, to powinienem mówić spokojnie. Nie ma mowy! Kurde, gra mnie wkurza! I za chwilkę wrócę. Przecież ja pierdzielę, żeby... Nie wiem, kusić to jest... To jest normalnie, nie wiem co. Brak słów. Tam dalej nic nie mam? Nie, nie mam. Muszę iść w dół. Dobra, spokojnie. Steady, take it easy. Wow!
co teraz? No nie, ja tak... Kurde! Przeczuwałem. Tu... Nie. Czekaj. Widzę, że ciągle tutaj są te osłony. No to miło. Ale tutaj mam przekichane już też. To było dziwne. Ej, patrzcie. Nie, to było zwołowe. Gdzie się to? Jakby mnie nawet prawie nie dotknęło. Nie. A tu trzeba mieć ostrożności. Nigdy za wiele, jak to się mówi. Nie! Kurde! No jaki pachołek Hitlera, no jaki! To jest... Jeszcze ta jedna głupia mycha. Ty szczurze jeden. No nie! Sonic! Jeżo zwierzu. Ła! Kurde mać! Jakie to jest ułomne! Spokojnie, Asta! Twoja... Może Asta. Ja już myśliście, co ja powiem, zboczeńce. Coś na by! Ale dobra. Kubańce. Młode erotomany. 10 lat temu to było nie do pomyślenia! Teraz to już jakby normal. Nienormalne to jest. Kurde, twoja pieczona. Nie lubię tu przegrywać, wiem, to będzie nudny odcinek jak cholera. Nudny jak flaki z olejem. W ogóle flaki są nudne. W ogóle dziwić, pytać dlaczego. No to tak jest. Po raz pierwszy widzę tu kolce, o ja! Nie. Po raz pierwszy widzę tu kolce, bez jaj. Uważaj. Kurde mać. Sonic, ty z wyrolu. Ty byś się za Amy wziął, a nie ptasiory tutaj. No co, to dobra porada. U Sonika wariata. Chodź tutaj. Dobry Czesio. Czesio. Nie wiem, mi się przypomniało. Nie! Nie, idź. Jeju! Jeju! Nie wąchaj tyle kleju! Bo będziesz miał wszystko na playu! Nie mówimy o PlayStation. Ci, którzy mają PlayStation, nie obrażajcie się. Ja też mam PlayStation. No. Nie! Jakie chore. Patrzcie, te zasrane... elektrody, czy jak to tam... Nie elektrody. No po prostu taki prąd, nie? To on jest wysyłany raz. I on się nie powtarza. No to jest dobre, bo kurde... Ej, mało tego, patrzcie, mi się nic nie stało. Ej, to ja mogę sobie spokojnie iść.
No ja! Mogę sobie spokojnie iść po tych... po tych czopkach. No fajnie. Skocz tutaj. I tutaj. Myślałem, że wypadnę. Jaki czerwony kupi ptasior? Chodź tutaj. Właśnie ich nie lubię zbytnio, bo one mi uciekają. Haha, nie trafiło mnie. Dobra, jedźmy dalej. Spróbuję dojść... O ja, to jest już trochę skomplikowane. Spróbuję dojść przynajmniej do bossa. Tu jest koniec, tak? To fajne. Ale to... no niestety to nie wszystko. Fajnie, ale... heh. Teraz tak. Tu jest jeszcze gorzej, bo tu musimy iść na dół i może nas tutaj... wypieprzyć. O, fajnie. O, właśnie. Taka górka nam się zrobiła. Fajnie to wygląda, ale niestety ona mi źle się kojarzy. Nie wiem, tak jakoś. No dawaj, dalej. Nie spadaj. Nie lubię tych armatek takich. Nie lubię ich. O. Ej, to gdzie jest jeszcze jeden fagas? Gdzie on może być? Czekajcie, gdzieś musiałem przeoczyć takiego jednego. Nie, musimy się wrócić, bo to nam nic innego nie da. Nawet nie pamiętam. A no właśnie, tu jesteś, ty zasrańcu. No nie, nie mogę stracić tej osłony. Idziemy z powrotem. No i gitara. No i słodko. Heh. 36700. No. Może dojdziemy do tego bossa. Przebijemy go. O ja! Co on mi tu pokazuje, ej? Dawaj, obniżaj się. O kurde! Łap! Fucking Eggman! No chodź tutaj! No, dajesz malina! No nie! No weź... Cholerne 10 minut! Znowu! Znowu to za mnie to robi. To nie jest trudne. Tak się tylko mówi. No nie, bo można trafić w bardzo nieodpowiednim momencie. Pieprzona paruwa. Szkoda, że go się nie da więcej razy ubić.
No ja! Przecież w niego trafiłem! Przecież w niego trafiłem! No co to ma być? Jeszcze parę razy, dawaj! Nie poddawaj się! Ładnie! Jeszcze! Dobij go! Stoj, dawaj, dawaj! Wszystko co możesz, co możesz, co możesz! O kurze, omijaj te przeszkody! To bez rańców! Dupa tam nieoryginalny. Dobra, ciśniemy. Panic Puppet. Może dawać jeszcze przejdziemy chociaż jeden akt. Patrzcie, ta muzyczka teraz reprezentuje... coś ciekawego. Taka ciekawostka jest tutaj, w tej piosence. Ale ja wam powiem o niej kiedy indziej, jak już... A, no dobra, w sumie będę mówił. Ta piosenka pojawia się w dwóch grach. Tutaj. I w przyszłości pojawi się w Sonic Adventure, gdy będziemy mieli wyścig, raczej taki race go-kartów. Takich specjalnie w Station Square. Właśnie tam będzie właśnie muzyczka. Która... Czekajcie, co tu się robiło? Aha! Jest ta sama muzyczka, tylko że inaczej skomponowana, ale jest ten sam rytm. Po prostu taka sama piosenka w innej aranżacji, tak? Inaczej wykonana. Bardziej już instrumentalnie. Panic Puppet to nic innego jak to samo, tylko że tutaj mamy już troszeczkę inne kolory i innych już wrogów, ale... Ale inne zasady tutaj zdobywania tych flików. No ja... Jaki pieprzony łeb. No chodź tutaj. No nie. Skakuj no je tutaj. Nie, tak się nie da. To trzeba normalnie wskoczyć. Ale jak? No ja byłem prawie. Pieprzona armatka. Oj, tutaj fliki są uwięzione już w takich tych... słoikach, mogę to tak nazwać. I one... nie są już umieszczone w robotach. Lepiej stąd. No ja, znowu to samo. Wybaczcie. To mi się coś zrypało w Country Auto Detect. Nie! No ej, to było chamskie! Naprawdę! I wiecie co? I to jest posrane. No jaki głupek. Ostrożnie tutaj. Dobra, fajnie.
Aha, czyli naprawdę roboty tutaj nic nam nie dają, no cóż. Nic od nich nie zabieramy. Więc szukajmy słoików, kurde. Ptaszki, taś, taś, gdzie tam do drzwi? Bez mnie nie ma pozwolenia. Bilet kupiłeś? Wypad! Co tu jest? O, ale dostałem kupę. Mina! Jej. Nie! Ale tu stresa mamy. Tak trzymam tego stresa, że to jest niewyróbka. Nie pamiętam szczerze tych słoików. Naprawdę, jak ja grałem u siebie na wersji PS2 w Sonic Mega Collection Plus, Sonic Mega Collection Plus, to ja nie pamiętam, żeby były te słoiki. Niezbyt. Nie chcę mi się nawet przypominać, bo nie pamiętam po prostu. No musieliśmy tutaj trafić znowu. No niestety, no bo jak? Mamy chociaż jednego więcej. Flika. Dobra. Teraz tak. Tutaj byłeś z grubo. To jest super. Teraz uciekaj. No i gdzie? Bo ja nie pamiętam. O kurde, to lepiej nie. No dawaj. Jaki? To gdzie ja mam ogólnie iść? Nie no, zranił mi. Co za głupek. Psychol. Nie! Uważajcie na tamtego. By było łatwiejsze dojście. O! A tu proszę. Nic mi nie zrobisz, paluwo. Nic mi już nie zrobisz, kutafonie. Ty głupia pierdoło, o, ja cię pierdę. Sonic, idź dalej, parówko, bo ja już nie wytrzymam tej pierdoły. Ale fajne, hehe. Fajny tunel. Aj! Kurde, czas nagrywania mi się kończy. To będzie bardzo długi odcinek. Shit! Bardzo długi. To bardzo... Won mi stąd. Dobra, idziemy dalej. O kurde. Nie chciałem takiego... Nie chciałem takiego zjawiska otrzymać. Dalej coś jest? Dobra, pierwsze to. I jak tutaj z punktami? No, kiepsko. No niestety musiałem to powiedzieć. Wow. Już mamy zupełnie nową piosenkę. Tak, bo tutaj... już nie ma żartów. Teraz się przekonacie dlaczego.
już nie zbieramy de facto plików, dlatego że to jest chyba ostatni poziom, gdzie... Nie zbieramy. Musimy iść po prostu. Dotrzeć tam do osrańca, bo on tutaj będzie. O kurde. Ja, ale zaminowane. Jedziesz. Czekajcie, a może sprawdźmy, co my tutaj mamy. O, but! Jest! Szukałem go. Dawno temu w ptakach. Ptak City. Kurde. Nie. Niepotrzebne mi. Wow. Go, go, Sonic, yo. Życie tam było. Dobra, fajnie. Patrz, już można się zorientować, że to Eggman. Fajnie zrobiony tutaj na Mega Drive. Dosyć, powiem szczerze, jego krawędzie są już tak jak w grafice trójwymiarowej, że tak oteksturowane, że są takie krzywizny, nie? Że są takie kąty nagle wzięte. O nie, znowu. Znowu to, jak ja tego nie lubię. Trzeba wszystko dokładnie robić. Ojej. Nie, jeszcze raz. O kurde, Sonic! No to miło. Doigraliście się, bo już po was. Nie będę was niszczyć, bo to nie ma sensu. Największego. O kurde, myślałem, że dostanę taką pułapkę. Nie. Nie, teraz ja cię zniszczę. Dobra, fajnie, mam osłonę w końcu. Byłem skazany na gołodupie. Pozostały. O kurde. Już, no to już przekichanka. Nie! Fucking shit! Nudzi mnie to już. Ogarnij się. O, widzicie? Tam była taka zapaść. No i wchodzimy do jego prawego nosa. Nie? Jak to nie? Kacia, co tu jest? Ja nie mogę wejść. A, mogę. Ha! Jakie dziwne! O nie, ja tego nie lubię, ale ja już to rozcwaniłem. Dobra, mamy tu Eggmana. Teraz tak, musimy wejść na to. O kurde, czekaj.
Czekajcie. Muszę sobie przypomnieć. Jak to się robi? Aha, wiem. Patrzcie, mamy tutaj takie niebieskie kropeczki. Tam właśnie z tyłu. I musimy to rozwalić. No nie. No kurde. Fuck. Jeszcze raz. No nie, świetnie. Zajebiście. Dobra, jeden już nie działa i robimy tak samo z drugim. Właśnie mamy tam uderzyć. Jeszcze jeden raz. Dawaj, koniec z tobą. Narąbiście. I musimy tutaj spaść. Teraz tego już nie mogę ogarnąć. O, musimy uderzać tam, gdzie była, kurde. Tam, gdzie była ta... jak to się nazywa? Jak biga ten niebieski, to wtedy musimy uderzać. I za chwilę znowu wracamy. No dobra, jestem. Właśnie musimy robić tak samo, tylko że... Nie! Które jednak musimy w prawo. Nie, to też w lewo. To jakieś dziwne jest, naprawdę. No nie! Kurde mać! Masz, dziadzie. Dosyć sprawnie mi to idzie. No już tutaj niezbyt. Dobra, teraz już się policzyły twoje dni. Jeszcze jeden obesraniec. Dobra. Tu to już nie pamiętam. A to podobnie. Podobnie, tylko że tu jest odrobinę gorzej. Uważajmy tylko na te niebieskie cholerstwa. Czy błękitne, co ja gadam. Z tym nie mogłem trafić. No dawaj. Aha! Udało się! Patrzcie, jaki rozwalony dupek. Akt trzeci. No kiepsko mi poszło. Ale trudno. Nie będę płakać. O! Proszę, co my tutaj mamy? Rozwalamy tutaj...
Panic Puppet 3. Wow. Lecimy! Wszystkie szmaragdy. Uważajcie. Prepare to fight the final weapon. Ta! Serio? The final fight. Ej, mamy ostatni poziom z bossem. Przechodzimy go. Od razu z buta, żebym się już nie męczył z tą grą. Więc dzisiaj też zakończę odcinek z Sonica 3D Blasta. To jest bardzo łatwe. Uważajcie, patrzcie na to. I tak ciągle musimy uderzać w Eggmana ryj. O, i nam się utworzyła tu droga i do kolejnej tej. Idziemy takiej. To też jest łatwe, trzeba po prostu unikać tylko tego ognia. Moim zdaniem w kształcie smoka. Muzyczka też jest fajna. Ała! Ty kurde! Dosłownie efekty dźwiękowe. Wszystkie wzięte z poprzednich części Sonica na Mega Drive'a. O kurde! Szkoda, że w niego nie trafiłem. Jeszcze raz. No nie. No kurde! Dobra, fajnie. O, i to jest moim zdaniem najfajniejsze. Patrzcie, tutaj mamy takie łapy. One podchodzą do nas i musimy po prostu z tym dźwiękiem uważać. I teraz Eggman zastosuje tu taktykę. Nie, jeszcze nie. Dobra. Uwaga, teraz takie coś Eggman odwali. Yeah. Nie, przegapiłem najlepsze. Czekajcie. Teraz. W dupę dostaniesz ode mnie. Nie myśl sobie za dużo. Teraz rakiety biedne. Teraz, gdy będą zacieniowane te miejsca, to uważajmy. Kurde! Przegapiłem znowu najlepsze. Nie wiem, dlaczego tak mam. Dobra. Jedziemy dalej. Wracamy do miejsca początkowego. I najlepiej patrzcie, tutaj stójmy. I na nic nie patrzmy. Jeszcze trochę. Ajajaj. No nie. Dobra, fajnie. W końcu trafiłem cię. Ty kurna. Znowu TTT, ale to i tak nie nam się zastraszyć. Nie, tak się nie bawię. Miło. Miło na to popatrzeć. Idziemy tutaj dalej. I tu już będzie, jak wiadomo, ten ognisty smoki. Pewnie nam już tutaj kolejne trzy razy doda ten Eggman płomieni. Za nas pędzących. Kurde. Za nami pędzących. Chciałem tak powiedzieć. Tutaj Eggman znowu się popisze. I trafić go trzeba. Zajebiście. Dobra. Lądujemy znowu tutaj. I tak, aż do rozwalenia go. Nic trudnego. Łe? Tuż przede mną? Cienki jesteś. Mówię ci.
Nie zadzieraj ze mną. Już jestem dobry w te klocki. Jeszcze koniec będzie z tą, poczekaj. Poczekaj, no kurde. Dobra. Ostatnie ujęcie prawdopodobnie. Jeżeli się takowe uda. Już nie pamiętam, ile razy uderzyłem w niego. I znowu nasz punkt wyczajony. Pamiętajcie, tutaj zawsze bądźcie. I nic nie róbcie. Tak dwa razy. Trzy razy będzie wystrzeliwał te główienka swoje. I dopiero wyjdźcie. No, tutaj mi się akurat nie udało. O, i rozwalony. I co w tym trudnego było? Wyczaić tylko parę momentów i już. Sonic got through the final fight. No cóż. Będę mieć 871 600 punktów. I tutaj Sonic ostatecznie rozwala właśnie tego ostatecznego bossa. I Sonic wychodzi do świata flików. Thank you, Sonic. You saved us from Robotnik. We are grateful for your efforts. I just did what I wanted to do. Nobody... Co tam było napisane? Nobody messes with my friends. See ya! Dobry tekstior, koksie. Dobra, dalej. The Flikies have been freed. Peace and freedom. Come back to Fliki Island again. No i widzicie? Tak się pięknie zawsze kończy gra. I napisy. A więc, drodzy widzowie, więc dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że te Zagrajmy Wy będzie się podobało. I w ósmym odcinku Sonica 3D Blast ukończyłem w końcu te Zagrajmy. Mam nadzieję, że naprawdę będzie Wam się podobało i mam nadzieję, że będzie dużo razy brane pod uwagę jako takie pierwsze, dosyć profesjonalne, przechodzone Zagrajmy Wy. I to już jest chyba prawie 20 zakończone Zagrajmy Wy. No, a więc widzimy tutaj napisy. Muzyczka sobie śpiewa, gra nam. Natomiast następne Zagrajmy Wy to będzie takie krótkie Zagrajmy w Sonic 3 Competition. Zobaczycie, o co w tym chodzi. Natomiast ja Wam jeszcze tutaj powiem, że to jest ostatnia gra z Sonikiem na Mega Drive'a, więc musimy tą grę jakoś tak uczcić, ponieważ w Wigilię 24 grudnia 2012 roku przeszedłem tą grę w dosyć ciekawy dzień i mam nadzieję, że będzie fajnie. I niestety, ale to jest ostatnia gra z Sonikiem na Mega Drive'a, więc pożegnajmy ją. Bardzo ciepło. Dosyć krótkie te napisy były. Trudno. I do zobaczenia w następnym Zagrajmy w Sonicu 3D. Nie, w zwykłym Sonicu 3 Competition. I potem będziemy grali już w Sonic Turbo Trouble na Game Gear. A więc żegnamy Cię Mega Drive jeszcze. I do zobaczenia. Zajebisty 16-bitowcu. Koleś przechodzi demo moda. Zobaczmy, jak mu poszło. Taki z niego łeb, co? Jaki łeb? Hehe, dobre to było. Dobra. Sega się pojawiła i do zobaczenia w Sonicu 3 Competition. Sega Mega Drive.